Mam do Was bardzo proste słowo. Żebyście zadawali pytania Bogu odnośnie swojego życia. Może być tak, że macie w swoim życiu obszary, na które nie macie odpowiedzi i chodzicie i szukacie tej odpowiedzi. I być może nawet czasami chodzicie od człowieka do człowieka i szukacie odpowiedzi na te pytania i nie znajdujecie tej odpowiedzi, bo niewłaściwie zadajecie pytanie niewłaściwej osobie. Musicie zacząć zadawać pytania Bogu, jeżeli macie obszary, w których nie ma tej odpowiedzi. Ja w swoim życiu tak robiłam i robię tak do dzisiaj. Mimo że bardzo duża już jest też moja wiedza, bardzo dobre mamy tutaj nauczania, to nie zwalnia nas to z tego, żebyśmy zadawali pytania Bogu, szukali też odpowiedzi u Ducha Świętego. Są w ogóle takie obszary, w których nawet w pewnym sensie człowiek nie jest w stanie być dla nas do końca odpowiedzią, bo my musimy też przyjąć tą odpowiedź jako objawienie. I wtedy, kiedy przyjmiemy tą odpowiedź i gdy ona stanie się dla nas objawioną tą prawdą, to nigdy w tym miejscu nie będzie tej przestrzeni bez odpowiedzi. Coś Wam pokażę. Kiedyś pamiętam, jak chodziłam i powiedziałam do Boga: Boże, ja nie do końca rozumiem, co to znaczy, że ja jestem nie z tego świata. Mówię, taka ponadnaturalna kompletnie rzecz. Mówię, wiem, przeczytałam, znam fundamenty, nie jestem z tego świata, ale co to znaczy, że ja nie jestem z tego świata? Zadałam to pytanie Bogu. Nie człowiekowi, bo człowiek w takiej materii nie do końca jest w stanie w pełni wytłumaczyć, bo każdy z nas musi to przyjąć w głębi swojego serca. I w bardzo prosty sposób Bóg dał mi odpowiedź. Pamiętam, jak leżałam obok mojej córki, usypiając ją, ona mogła mieć wtedy 5-6 lat i zawsze trzeba było przed snem jeszcze ją przytulić. I rozmyślałam właśnie o tym. I w pewnym momencie zaczęłam bardzo mocno tęsknić do Boga i do nieba, ale bardzo mocno. I ta tęsknota, którą ja wtedy odczuwałam, była tą samą tęsknotą, którą ja kiedyś odczuwałam jako mała dziewczynka, gdy wyjeżdżałam na kolonie i tęskniłam do mamy. I pamiętam, że wtedy pomyślałam sobie taką rzecz: Boże, jeżeli powiesz do mnie, chodź, to w tym momencie zostawię wszystko i pójdę. Mówię, zostawię dzieci, choć jestem mamą, tak? Zostawię to wszystko, na czym zależy mi na ziemi. Wystarczy, że ty powiesz, chodź. I wtedy całą sobą poczułam, że ja nie jestem z tego świata, że ja jestem stamtąd i że tam jest ta moja prawdziwa rodzina. Gdy ja dostałam taką odpowiedź na pytanie, które zadałam Bogu, to się wbiło jak objawienie do mojego serca i już nigdy nie miałam wątpliwości. Pytałam Boga też o bardzo proste rzeczy, o to, co znaczy, że dar otwiera serce. I pamiętam, jak taki przestępca u nas ze Strzyniówki kupił mojej córce prezent. Pamiętam, jak pytałam Boga, mówię: Boże, co mam dalej zrobić, żeby rozwijał się mój angielski? Mówię, gdzie mam szukać, tak? Mogę iść i pytać człowieka, ale nie wiem, czy on mi udzieli odpowiedzi. I Bóg mi powiedział. W bardzo wielu takich obszarach mojego życia zadawałam pytania Bogu, co dalej, tak? Bo to były obszary, w których nie miałam odpowiedzi. My bardzo często chodzimy i szukamy, pytamy jednego, drugiego, trzeciego człowieka. I ciągle ten obszar nie jest nasycony, ciągle nie jest pełny. Zastanówcie się, czy nie zadajecie pytania jakby nie do tej osoby, do której powinniście, bo może powinniście pójść i po prostu zadać to pytanie Bogu. To jest bardzo proste słowo, ale jestem przekonana o tym, że są takie obszary w waszym życiu, na które nie macie odpowiedzi i być może nie zadaliście pytania Bogu, nie zapytaliście Ducha Świętego o ten konkretny obszar. A odpowiedź przyjdzie, tylko na odpowiedź też nie można czekać w ten sposób, że jednego dnia zadałam pytanie: Boże, 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 nie mam odpowiedzi. Nie, zadajcie pytanie i poczekajcie spokojnie, ale wtedy to, co przyjdzie, przyjmijcie jako odpowiedź z nieba, a to się wbije w was jako objawienie, jako prawda i nigdy więcej nie będzie wzruszone. Amen.